Servus Ferajna, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przepraszam Was za tę zwłokę w publikowaniu tego materiału. Nie było ich w poniedziałek i środę, ale musiałem się trochę zregenerować po Pyrkonie, ale już jestem. I ten materiał przygotowałem dla Was, bo Wy o to prosiliście. Pytaliście mnie w komentarzach. Kuba, czy zrobisz materiał o New Nintendo 2DS XL? Kuba, co z Nintendo 2DS XL? Spokojnie, jestem tutaj. Przejdźmy sobie przez ten sprzęt. I zastanówmy się. Czy warto kupić New Nintendo 2DS XL? Nintendo w tym roku jest pełne niespodzianek, zarówno tych dobrych, jak i tych mniej dobrych. Zacznijmy od rewelacyjnej sprzedaży Nintendo Switch, który sprzedaje się powyżej zdecydowanie oczekiwań i raduje się moje serce, raduje się moja dusza. Bo życzę temu sprzętowi i tej firmie jak najlepiej. Drugą taką decyzją, która zapadła w tym roku i która jest dość niefortunna i mocno dziwna, to jest rezygnacja z dalszej sprzedaży i produkcji NESa Mini, który tak naprawdę nie znalazł się jeszcze w domach wszystkich chętnych i przez co osiąga niebotyczne wręcz kwoty na serwisach aukcyjnych takich jak eBay. No, na Allegro nie jest jeszcze aż tak drogo, ale musicie się liczyć z kosztami rzędu 600 zł. Co się dzieje, Nintendo? Tłumaczenie, że jest to sezonowy produkt, nie załatwia sprawy. Klienci chcą, sprzedawajcie im to po prostu. Trzecią decyzją, której nikt się zupełnie nie spodziewał, tak mi się przynajmniej wydaje, jest zapowiedź New Nintendo 2DS XL. Jest to następca 2DS-a, którego możemy znać sprzed kilku lat, który właśnie był takim tak zwanym low entry pointem dla nabywców, czyli najniższym pułapem wejścia dla klienta. Bowiem konsola nie oferowała 2D, to znaczy nie oferowała 3D, oferowała wyświetlanie gier w 2D, miała zupełnie inny kształt, bo była jednolitym blokiem plastiku, na którym były dwa ekrany od razu. No ale w tym wypadku Nintendo pokusiło się na zrobienie czegoś naprawdę ślicznego. Jestem zakochany w tym sprzęcie, w tym jak on wygląda i to co nam zaoferuje. Bowiem okazało się, że Nintendo nie chce już ograniczać deweloperów, bo tak naprawdę mamy obecnie na rynku 3DS-y, mamy New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL i ten New mają lepszą moc, mają większą moc, dzięki czemu chodzą na nim lepiej gry, szybciej chodzą te gry i mamy chociażby takie ekskluzywne Xenoblade Chronicles, które jest rewelacyjne. I właśnie New Nintendo 2DS XL w tym momencie dołącza do tej sztafety, przejmuje pałeczkę i wybiega naprzód, bowiem wybiega naprzód naszym oczekiwaniom. Będzie miał moc identyczną jak New Nintendo 3DS XL i 3DS i New Nintendo 3DS, więc Xenoblade Chronicles również na nim odpalimy. Co mamy więcej? Czytnik NFC wbudowany bezpośrednio w ekran, czyli tak samo jak w New Nintendo 3DS i New Nintendo 3DS XL. Do tego brak efektu 3D i tutaj muszę Wam przyznać, że jakbym nie miał już New Nintendo 3DS, to właśnie 2DS XL byłby moją konsolą. Nie korzystam z efektu 3D, a nie mówię, że jest zły, ale szybciej zużywa baterię. Jego działanie zostało oczywiście poprawione w New Nintendo 3DS XL i ja muszę wymyśleć jakiś skrót na to, bo powtarzanie tego to mordęga. Ale uważam, że jest on absolutnie zbędny. Po tym pierwszym wow, które było, 3D bez okularów, no niesamowite. Bo to jest niesamowita technologia. Ale czy tak naprawdę często się sprawdza? Słuchajcie, to jest jednak sprzęt przenośny. Korzystamy z niego jadąc autobusem, korzystamy z niego gdziekolwiek jak jesteśmy w drodze. Nie zawsze jest to ruch tak płynny, żeby nami nie trząsło. Więc tutaj ten efekt 3D nie zawsze się dobrze sprawdzał. Dlatego bardzo się cieszę, że Nintendo jednak wyszło z tą inicjatywą i szykuje dla nas nowego 2DS-a, który będzie, przynajmniej z tego co widzę, naprawdę mocnym killerem. Jeśli chodzi, nawet może skanibalizować trochę 3DS-a tego z 3D. Dlaczego? Bowiem, jak sprawdzałem na sklepie Ultima, bo mają już preordery, a New Nintendo 2DS XL będzie kosztował 689 zł. Wiecie ile kosztuje New Nintendo 3DS XL? 889 zł. 200 zł różnicy. Za 200 zł macie dobrą grę na 3DS-a. Więc jest to dosyć prosta kalkulacja. Bierzecie sobie sprzęt, który jest tak samo dobry, tylko nie ma tego efektu 3D i bierzecie jeszcze do tego grę. Albo kartę pamięci, albo grę i kartę pamięci. Możliwości są nieograniczone tak naprawdę, a nie każdy potrzebuje tego efektu,
I tak naprawdę tutaj uważam, że przydałyby się jeszcze stędy pokazujące, jak działa ten efekt 3D faktycznie na 3DS-ie i czy da się grać bez, bo zdecydowanie się da grać. Pokémony, z tego co pamiętam, już od 2-3 części tną się przy włączonym 3D, a nawet czasem i bez tego się tną, więc to nie jest aż tak konieczne. Premiera tej konsoli nastąpi w lipcu tego roku, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu, ale myślę, że warto już się zaopatrzyć w preorder, a ponieważ, no cóż, historia ostatnio lubi pokazywać, jak to bywa z preorderami Nintendo, zwłaszcza w naszym kraju. Znikają one błyskawicznie. Bardzo mnie cieszy ten niesłabnący trend na to, że jednak te konsole się sprzedają i Nintendo jakoś zyskuje w oczach polskich graczy. Jestem wielkim kibicem tego, bo konkurencja zawsze jest potrzebna, a konkurencja, która jest od dawien dawna i tworzy jedne z najlepszych gier na świecie, jest wręcz niezbędna na naszym rynku. Jakie wersje kolorystyczne dostaniemy na start? Otóż, według pierwotnych zapowiedzi, to Stany miały dostać czarną konsolę z niebieskimi akcentami bodajże, a z kolei Japonia i Australia miały dostać taką białą z pomarańczowo-złotymi akcentami. Natomiast Japonia na pewno dostanie ekskluzywnie taki z Dragon Questa 11, taką konsolkę w specjalnej skórce. Wygląda ona bardzo, bardzo fajnie. Na pewno sprzeda się na pniu. Podsumowując, w lipcu tego roku dostaniemy konsolę, która będzie identycznie mocna jak New Nintendo 3DS XL. Będzie miała dokładnie te same funkcje, włącznie z NFC, czyli Amiibo, łącznie z C-Stickiem, czyli drugim analogiem, który działa fenomenalnie, muszę to przyznać. Jestem zaskoczony, jak dobrze to rozwiązali. Bez efektu 3D, ale za 200 zł taniej. To uważam jest bardzo dobry deal, bardzo dobre zagranie ze strony Nintendo, którego się nie spodziewałem, że są w stanie tak dobrze zagrać jednak. I co? I czekamy na SNESa Mini, nie? Bo to już chyba będzie ta pora niedługo. Ta konsola może być mocnym killerem w zasadzie tylko 3DS-a. Będzie tańsza, będzie równie mocna, nie każdy potrzebuje efektu 3D. Dla Switcha zerowe zagrożenie tak naprawdę. Jest zupełnie inna klasa cenowa, zupełnie inne tytuły. Bardzo się cieszę, że Nintendo pokazało jasno, że chcą dalej wspierać linię 3DS, 2DS. Switch idzie osobnym torem. Bardzo dobrze. Gratulacje Nintendo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby dać koniecznie znać w komentarzu, czy kupicie New Nintendo 2DS XL, może Switcha, może 3DS-a. Czekam na Wasze komentarze. Może jak wyjdzie ten nowy 2DS XL, zrobimy materiał porównujący Switcha, 3DS-a i 2DS-a, co? Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na materiał w poniedziałek o godzinie 17. Będzie to moja relacja z Pyrkonu, której nie mogę się doczekać, żeby złożyć, ale czekam jeszcze na trochę danych oficjalnych od organizatorów, także czekajcie do poniedziałku. Już teraz zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału tutaj, a tutaj przygotowałem dla Was dwa filmy, których może jeszcze nie znacie, ale na pewno Wam się spodobają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 17. Udanego weekendu. Uszanowanie!